Witajcie, z tej strony Konrad, Xtreme Hardware. Zapraszam Was serdecznie do materiału, w którym zobaczycie możliwości OC bardzo ciekawego zestawu pamięci, a mianowicie chodzi o Team Group T-Force Xtreme BinBiDi 3600 MHz CL14, 15, 15.3.5 T2 jako ich XMP, niemniej memki na fenomenalnym Maximusie 12 Xtreme oraz stosunkowo średniej sztuce 10900K wykręciłem na 4400 MHz CL16, 16, 16, 32, T2, TRFC 280 oraz zacieśniłem drugo- i trzeciorzędne timingi. Akurat robiłem te testy jeszcze przed premierą Amper na Maximusie, którego użyliśmy do jednego z naszych konfigów, czyli Xtreme Hardware Kronos. Dlaczego te testy zobaczycie akurat w zastosowaniach profesjonalnych? Otóż kiedy zasiadałem do testów tych pamięci, Amper było już tuż na rynku, więc stwierdziłem, że testy w grach zrobię po prostu na RTX 3090. No i generalnie w tym momencie mamy u siebie 4 razy 3090. Wybiorę sztukę, która najwyżej się kręci, ma największy potencjał OC i na niej przeprowadzę testy na 10900K oraz w późniejszym czasie na 3900X oraz 5900X bądź 5950X w zależności od platformy, w zależności od procka. No i generalnie zobaczycie te testy również w grach w kontekście każdej platformy, maksymalne OC dla danej sztuki Mobasa i dla danej sztuki procka, bo te pamięci, no już wiem, że będę je wykorzystywać do sprawdzania potencjału IMC w procesorach. Generalnie teraz tak, zanim przejdę do kilku ważnych informacji na temat testów stabilności i tego, co tutaj zobaczycie, chciałbym Wam powiedzieć słów kilka na temat tych pamięci. Te memki, te T-Force'y naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Jedyna wada według mnie tych pamięci, w zasadzie dwie wady. Jedna taka, którą widzicie teraz na ekranie, jest to preset Rainbow. No niestety pamięci wariują. Tak samo sprawdzałem na innych płytach, czy to na MSI-u, czy na Aurusie. Nie jest to tylko i wyłącznie kwestia Asusa, także preset Rainbow po prostu głupieje. To jest jedna wada tych pamięci, przynajmniej tych sztuk, tych sampli, które mam u siebie. No i druga wada to brak termometrów. BiDi lubią tracić stabilność powyżej 50 stopni, więc chociażby to, co posiada G-Skill, Trident Z, wbudowane termometry, które można sobie, temperatury można sobie podejrzeć w HWinfo 64, jest to do OC naprawdę bardzo przydatne narzędzie. Natomiast no tutaj akurat ja patrzę na to z własnej perspektywy. Plusem tych pamięci, to jest oczywiście subiektywna opinia, jest wygląd. Bardzo mi się podobają, natomiast ich potencjał OC, majstersztyk, coś pięknego. I teraz przechodzimy do testów. Jak mogliście zobaczyć, drugo- i trzeciorzęd również ruszony. Naturalnie mógłbym jeszcze bardziej doszlifować timingi, natomiast takie szlifowanie timingów to są często miesiące. Więc ja tutaj, że tak powiem, przeorałem te ustawienia pamięci, leciało kilka generalnie długich sesji Mentesta TM5, 10 cykli, odpowiednio ustawiony, skalibrowany do danej platformy. I teraz w tym materiale zobaczycie niezwykle krótkie przebiegi, bo normalnie, generalnie zajmuje mi to cały dzień. I teraz tak, zaczynamy od Cinebench R15, 3 przebiegi, później R20, później wlatujemy z V-Rayem, z Koroną, z Blenderem, Blender 281 BMW, niemniej również testowałem Classrooma i Classroom też tutaj bezproblemowo się dokończył. W tym materiale nie przyspieszam absolutnie renderingu, także widzicie go w formie rzeczywistej, 1 do 1. Gdybym dowalił Classrooma, czy wiadomo, TM5 i tak dalej, no to materiał by trwał kilka dobrych godzin, jakby nie patrzeć. Natomiast więcej a propos właśnie stabilizowania pamięci opowiem Wam w innym materiale, ponieważ planuję takowy zrobić. Natomiast tutaj powiem Wam tak. Jeżeli testujecie pamięci, to testujcie je w taki sposób, żeby naprawdę przeorać platformę, bo zauważyłem na wielu forach, grupach dyskusyjnych, na Facebooku i tak dalej, że ludzie mają bardzo no, takie po macoszemu, że tak to określę, podejście do testowania pamięci. Jeżeli przechodzi im OCCT, jeżeli przechodzi im Cinebench'a, czy nawet nie wywala im w grach, no to uważają, że mają pamięci stabilne, a nic bardziej mylnego, bo bardzo często niestabilność pamięci objawia się nie tylko bluescreenami i restartami komputera, wywalaniem z gier, wywalaniem z aplikacji i tak dalej, crashami wszelkiego rodzaju, ale również spadkiem wydajności, niskim 1% low i poszarpanym frame time. Także uczulam naprawdę, bo wiele osób, które ma na przykład pamięci wykręcone wysoko, ma te pamięci niestabilne,
bo po prostu nie poświęcili odpowiednio czasu, bądź tutaj też nie mieli świadomości, jak to odpowiednio zrobić, by te pamięci przeorać. I teraz tak, w CyanogenMod 15 i 20 zawsze ustawiajcie sobie priorytet najwyższy. Ja tutaj akurat w tym materiale nie używam najwyższego, z prostej przyczyny. W momencie, kiedy wbijamy najwyższy, no to macie wrażenie freeza w CyanogenMod, gdyż platforma najpierw musi przemielić, w zależności od wydajności tej platformy, od procesora, przemielić wynik. Im słabszy procek, wolniejszy procek, tym dłużej to trwa, ale w momencie, kiedy ten wynik zostanie przemielony, magiczne wrażenie freeza ustępuje i wypluwa nam wynik. Także też testujcie zawsze na priorytecie najwyższym, to bardzo dobrze wykrywa niestabilności pamięci. Blender 2.81 bardzo dobrze wykrywa również niestabilności pamięci. V-Ray, Corona również. No i oczywiście Oranie, Mentestem TM5, odpowiednio skalibrowanym dla danej platformy, również bardzo zalecam. Dodatkowo korzystanie z kompa, renderowanie, jeżeli ktoś to robi, granie, jeżeli nie ma wywalania nigdzie, nie ma problemów, no to po prostu można powiedzieć, że memki mamy stabilne, ale przede wszystkim naprawdę warto poświęcić temu zagadnieniu wiele czasu, bo wasza platforma będzie wam wdzięczna. I teraz tak, ta sztuka 10900K akurat nie jest ani wybitna, ani słaba, jest to po prostu średniak, sztuka jest ok, natomiast kontroler pamięci, no miałem sztuki, które latają lepiej, no ale akurat i tak te memki, tak jak mówiłem, udało się wykręcić na w pełni stabilne 4400 MHz, CL 16-16-16, 3.2 T2, TRFC 280, no i zaciśniłem drugo i trzeciorzęd pamięci, niemniej ten drugo i trzeciorzęd mógłbym jeszcze zaciśnić bardziej, natomiast po prostu nie starczyło mi na to czasu, tak by w odpowiednim okienku czasowym w danym okresie się wyrobić z tym, co miałem w planach. Ale tak jak mówię, do materiału a propos tych pamięci, do materiałów z tymi pamięciami jeszcze wrócę. Będę je testować na X570, na 3900X oraz na 5900X, bądź też na 5950X w kontekście gier, ale w renderingu również. Zobaczymy, co na platformie X570 potrafią, a tutaj powiem wam, że już na 3900X troszkę się pobawiłem i jak na możliwości tamtej platformy jest też naprawdę pięknie. Także tak, zapraszam was teraz do reszty materiału. Zobaczcie sobie, jak to wygląda, jakie wyniki wypluwa platforma przy tak skalibrowanych pamięciach. No i ciekawostka, no powiem wam tak, że na pamięciach nie warto oszczędzać. Wiele osób ma takie podejście, że a po co przepłacać, wystarczy 3200 CL16, bo nie ma różnic. Różnice są ogromne w grach szczególnie, co nieraz ludzie znający się na rzeczy są w stanie pokazać. Bardzo polecam, zresztą w linku zobaczycie materiał Raufa, który zrobił ciekawe testy 10700K versus 5950X na bardzo dobrze dla danej platformy skalibrowanych pamięciach, także nic tutaj nie sugeruję. Zobaczcie sami materiał, zapoznajcie się z nim i wyciągnijcie wnioski. Natomiast ja podpisuję się każdą kończyną pod tym, co akurat Ralf tam mówi. I testy 10900K versus 5950X, czy też 5900X, albo również 7960X, czy 7980XE i 5600X z RTX-em 3090, zobaczycie również u nas na kanale. Porobiłem te testy wszystkie. Będzie zestawienie procków i w grach i w renderingu. Oczywiście w renderingu no nie będę zostawiać procka przykładowo 12-wątkowego z 32-wątkowym, no bo byłoby to porównanie totalnie nieuczciwe, ale możecie się spodziewać w bardzo niedalekiej przyszłości materiału, w którym zobaczycie w kontekście renderingu 5900X versus 5950X versus 7960X. Także 1224 AMD, 1632 AMD i 1632 Intela. 1836 intelowskie również wjedzie w osobnym materiale, ale w późniejszym czasie. Ok, a jest to, tak jak mówię, jedynie mały wycinek tego, jak wygląda proces testowania pamięci. Także niejako jest to zapowiedź większej ilości testów, które wykonam na tych pamięciach, a już teraz jestem je w stanie w pełni polecić osobom, którym się te pamięci podobają wizualnie, które są w stanie przeboleć to, że nie mają termometrów, a poszukują naprawdę świetnych kości z dużym potencjałem OC. Polecam, pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!